Cześć! Witajcie przy poniedziałku na ranczu, drodzy widzowie. Coś wam muszę pokazać. Popatrzcie. Wiecie, co to się stało? Czy nie wiecie? Tu jest jeszcze całkiem okej. Przejdźmy się dalej. A, no i właśnie. Mówiłem wam ostatnio o gąsce, że prawdopodobnie jastrząb porwał. Tak też myślałem, bo nie znalazłem innych piór. I tak mi się wydaje, że to jest najbardziej prawdopodobne. Natomiast łudziłem się, że to tyle. że nieszczęścia nie chodzą parami. O, ja naiwny. No to popatrzcie. No właśnie, poznajecie po piórkach czy nie? Poznajecie? Pewnie poznajecie, zwłaszcza po tych końcóweczkach. To był mój indyk. I teraz jestem pewien, że to był na przykład lis. W tym przypadku, bo popatrzcie, ile tu jest piór. Pełno. Tu, 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 tu. I te pióra dalej tutaj są porozwalane. Nieszczęścia parami chodzą, tak jak mówiłem. Popatrzcie, nie dość dziki mi zbuchtowały i to dosyć mocno. To jeszcze lisek przyszedł i zapasł się, kurczę. I indyka mi dupnął. O, tutaj jeszcze piórka, tu piórka. Ale to jest prawdziwy. O, tutaj widzicie? Chyba sobie jakoś ciągnął tą ofiarę. I którego indyka? Zgadujecie? Miałem 9 swoich i 3 te kupne szerokopierśne. No, którego? Dokładnie, szerokopierśnego. Pech jest taki, że jak miałem 3, to wiedziałem, że najmniejszy jest samiczka, a samce są troszeczkę większe. Teraz zostały 2, które są jeden większy, jeden mniejszy. I teraz nie wiem, czy to jest samiczka i samiec, czy to po prostu te 2 samce, które no nie były identyczne, jeśli chodzi o wielkość. I teraz mam taki problem, nie wiem na razie, jak się zaczną puszyć, one się jeszcze nie puszą, jak się zaczną puszyć, to będę wiedział na 100%. Ale powiem wam tak, na 98% jestem przekonany, że to jest ta samiczka. Ta, którą uratowałem, ta, która mi najbardziej zależało. I tak, ta, w której pokładałem największe nadzieje. Jak ja kocham dziczyznę. Jastrząb przyjdzie, coś mi walnie. Lis przyjdzie, coś mi walnie. Sarna przychodzi, obgryza mi tu. I popatrzcie jeszcze, co dziki tu zrobiły. No po prostu jakaś rzeźnia i masakra. Wiecie, ile to jest pracy, żeby to teraz wyrównać? Jak ja tego nie wyrównam, to te koćki takie powyrywane, one poprzerastają trawą i tu się nie da po prostu wykosić. I całe tutaj mi rozpierniczyły. I popatrzcie, tu jest wkoło ogrodzone. Tu, 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 aż dotąd. Tu jeszcze nie mam ogrodzone, bo tutaj niedługo pan się będzie budował. I jeszcze tutaj nie jest ogrodzone, ale ja już myślałem, że tu nie przyjdą z tego lasu. A one sobie dookoła. I żeby było śmieszniej, tu nic. Tu nic, tu nic, tu nic, tu nic nie zrobiły szkód. Przyszły do Macieja na rancho i proszę bardzo. Tu jeszcze szczątki, o, widzicie. Po indyku. Tam piórka. A tu to jest po prostu rzeźnia. No nie wiem, jak to naprawić. Powiem wam szczerze, próbowałem to ręcznie troszeczkę naprawiać, ale to jest głupiego robota, bo to są takie ogromne miejsca powyrywane, że no kurczę, nie wiem. Dzień to chyba mało, żeby to naprawić. Jakbym miał mało pracy, nie? To natura mi jeszcze dokłada. No wkurzyłem się. Wkurzyłem się i to bardzo mocno na tą dziczyznę. Bo ja im tutaj nie robię pod górkę, a one mi bez przerwy. O, no to wiecie, o takie malutkie, no to nie jest trudno, tak? O, zarzucam sobie butem i okej, nie? I jakoś to tam, ale no tamta część, no to jest kurczę tak zbebeszona, że nie wiem, no. Weźcie mi doradźcie, czy takimś traktorem to kurczę, nie wiem. Właściwie to nie wiem, jak nawet do tego podejść, czy to trzeba by jakąś włóką ściągnąć, potem to przeorać, no nie wiem. Po prostu dzisiaj mnie zezłościły bardzo. A dzisiaj u nas jest tak chłodno, powiem wam, 8 stopni. Ja na głowie za dużo nie mam włosów, więc muszę się czapką posiłkować, bo już to jest ten wiek, kiedy
w czaszkę zimno, a włosy robią migrację w dół z czubka głowy. Więc tak to u mnie wygląda, drodzy widzowie. No słuchajcie, jak macie jakiś ciekawy pomysł, jak to kurczę naprawić. Wiecie, o takie miejsce jedno to nie jest problemem, tak? Tu sobie naprawię. Tu jeszcze też, powiedzmy o tutaj, no trochę więcej, ale też się jeszcze to da naprawić. Ale tam to jest rzeźnia. Nawet nie wiem, co one tu szukały. Co taki dzik szuka tutaj? Ja rozumiem jakieś żołędzie, jakieś coś, ale tu? No co tu jest takiego? Ja tu nawet nic nie siałem. Tu nie ma jakichś pozostałości, nie wiem, po zbożu, po kukurydzy, po czymkolwiek. No nie ma, po prostu tu jest... Tu nawet nie ma koniczyny, bo się nie przyjęła. Tu jest zwykła, dzika trawa. I po prostu jest regularnie koszona. I to chyba mój błąd. Bo tak jak popatrzę tu u sąsiada, no to tutaj nie jest zbuchtowane. Co prawda on tu orał niedawno, ale przed tym też nie było nic uszkodzone. A u mnie... Oczywiście. No i patrzcie, o tutaj jest sprawca całego zamieszania. Nawet jest jedno piórko. I tu ma przejście ten lisek. No i panie lisku, póki pan sobie chodził, jest daleka od mojego placu, to byłeś bezpieczny. A więcej nie powiem, drodzy widzowie, bo nie mogę. Wiecie, jak to jest z tym YouTube'em. Zajmiemy się tym liskiem. Powiem tylko tyle. A kiedyś wam powiem, czy się udało, czy nie. Ale to musicie regularnie oglądać. Tak więc ja za dzisiaj dziękuję, drodzy widzowie. No dzisiaj trochę taki odcinek, może krótszy, ale wkurzony jestem na maksa. Na maksa jestem wkurzony, bo... no bo nie dość tej pracy, mam naprawdę dużo w różnych projektach. To jeszcze mi tu dziczyzna dokłada kolejnych rzeczy. Tutaj też malinki były wsadzone. No to regularnie, codziennie rano przychodzą sarny i codziennie rano je muszę przeganiać stąd, ale one i tak próbują obgryzać to, nie? Kochana dziczyzno. Tutaj mam samczyka do sprzedania, jakby ktoś reflektował. Samieczyk z marca tego roku. Tak się stało, że cały czas był z myślą, że to jest samiczka. A teraz się okazało, że to jest samiec. Nie wiem, sprawdzane było, jak był młody, więc pomyłka mogła nastąpić. Później nie było jakby czasu ani chęci, żeby to sprawdzać, co to jest samiec czy samiczka. No po prostu było w klacie z samicami. Oczywiście osobno. No ale teraz przed wystawą jednak dobrze jest sprawdzone i to już jest samiec. Więc gdyby ktoś chciał taki samczyk marcowy, można go u mnie nabyć. Ładną ma barwę, taką ciemną. Ciemny szynszyl. Jakby co, szukajcie na OLX-ie ogłoszenia.